To nie są wakacje, lecz czas kwarantanny. 2 tygodnie wolnego od uczęszczania na lekcje nie oznacza czasu wolnego. Uczniowie muszą nauczyć się samodzielnej pracy w domu, bo kwarantanna może się jeszcze wydłużyć. Decyzja o zamknięciu placówek oświatowych zapadła z dnia na dzień i nikt nie był na nią przygotowany. Ale równie szybko zapadła kolejna. Uczniowie nie będą przerywać nauki, lekcje odbędą się drogą elektroniczną. Od pierwszego dnia podjęliśmy taką akcję, pomysł, żeby uczniów samych nie zostawić sobie. I wszystkie szkoły nasze przygotowały w ramach e-learningu propozycje dla uczniów. One są różne w zależności od wieku dzieci, też są różne w zależności od tego, jacy nauczyciele przygotowują te zajęcia. Ale myśl główna jest taka, jak powiedziałem, że dzieci nie były same, żeby wiedziały, że w tym trudnym czasie są z uczniami nasi nauczyciele. Też chcielibyśmy, żeby ten czas nie był tylko nudą, bo to nie jest łatwo w domu siedzieć 2 tygodnie. W Polsce nauka drogą elektroniczną odbywa się na 2 sposoby, online lub poprzez dziennik elektroniczny. Pierwszy sposób to platformy edukacyjne, z którymi polscy nauczyciele nie mają właściwie doświadczenia. Drugim jest wysyłanie uczniom prac domowych, które summa summarum napływają w dużych ilościach. Młodszym uczniom trudno wytłumaczyć, że siedząc w domu mają spędzać czas tak jak w szkole. W obliczu tego przed rodzicami stoi duże wyzwanie, bo czas kwarantanny może się wydłużyć. Trudno przypuszczać, to nie jestem fachowcem, no ale tak mi się wydaje, że ten wirus się nie skończy do następnego tygodnia. Zapowiedzi ministra zdrowia wynika, że to będzie trwało dalej. Też wiemy na przykład, że u sąsiadów w Niemczech zajęcia są zawieszone do 20 kwietnia. No więc należy przypuszczać, że niestety uczniowie będą dłużej siedzieli sami, będą w swoich domach. Nauczyciele do nowej sytuacji podeszli z różnym zrozumieniem. W niektórych polskich szkołach nie odpuszczają nauczyciele nawet takich przedmiotów jak plastyka czy religia. Inni wysyłają zadania tylko dla chętnych. Podobnie nauka odbywa się w powiatowych placówkach oświatowych. Placówki powiatowe są zaopatrzone w elektroniczny system dziennika, takiego lekcyjnego, który służy na co dzień do kontaktu między rodzicami, uczniami i nauczycielami. Więc to jest taka platforma, dzięki której mogą się nauczyciele porozumieć z każdym pojedynczym dzieckiem. W domu nauka samodzielna wygląda często mozolnie i nabiera rozpędu dopiero po powrocie rodziców z pracy. W warunkach domowych i przy ilości zadanego materiału robią się zaległości. Część nauczycieli sprawdza dzieciom zadania przez internet, pozostali chcą to zrobić po powrocie do szkoły. Nie wszyscy nauczyciele są też biegli w obsłudze komputerów. Na razie nie mówi się oficjalnie o przesunięciu terminów egzaminu ósmoklasisty, który planowo ma odbyć się od 21 do 23 kwietnia.